dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności od tego, gdzie nas Państwo oglądają. Tutaj dookoła już iście wiosenna atmosfera, ale niestety tylko w studiu TVP trwają przygotowania. Podobno wraca zima. No właśnie, na zewnątrz wraca zima, a tutaj wiosenna ramówka za chwilę. No to zawsze tak bywa. No, jesteśmy spokojni, przygotowani na najpoważniejsze mrozy, ale u nas dziś w programie jak zwykle będzie gorąco, a to za sprawą naprawdę intrygujących gości oraz bardzo ciekawych tematów. Jakich? To proszę zobaczyć. Animacje uczniów szkół polonijnych o historii Polski. Mieć tylu gości w studiu to jest po prostu wielka radość, a wszystko za sprawą konkursu historycznego Patria Nostra, o którym już trochę wspominaliśmy dziś w magazynie Polonia 24 i zapowiadałem, że spotkamy się z jego młodymi uczestnikami. A zatem witam bardzo serdecznie w studiu, ale zaczynam od organizatora, Mirosław Gryko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i nasi młodzi bohaterowie. Andrzej Gojko z Kazachstanu, Johnny Stork z Grodna, Albert Jabłoński z Lwowa, Maksym Bunio z Tarnopola, Łukasz Skórko z Wilna, Rajmund Poleński także z Wilna i Wiktoria Paszkiewicz z Brześcia na Białorusi. Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zacznijmy jednak od początku. Co to za konkurs? No, konkurs jest to jest konkurs historyczny o nazwie Patria Nostra. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu filmów i animacji komputerowych związanych z historią Polski, co znakomicie udaje się uczniom. Myślę, że ta forma prezentacji współczesnej dzisiejszej młodzieży jest atrakcyjna i młodzież to polubiła. Z nowymi technologiami młodzież radzi sobie świetnie, a na dodatek pokazaliście, jak w atrakcyjny sposób przybliżać historię Polski. Zacznijmy od początku. Co pokazywałeś w swoim filmie? W naszym filmie była cała grupka, jeszcze dwie dziewczyny. Opowiadaliśmy o трагедії Сікорські, як загинув трагічно. От і була наша анімація. А чому ви вибрали власне то видаження, трагічну смерть генерала Сікорського? Це не ми вибираємо, то нам дають темати організатори Patria Nostra. I wtedy młodzi ludzie mogą zagłębić się w ten temat i na własny sposób odczytać to wydarzenie, a przede wszystkim przekazać w graficznej, nowoczesnej, tej multimedialnej formie. Dokładnie. Każda drużyna otrzymuje jeden z kolejnych tygodni i tematy konkursowe dotyczą wydarzeń historycznych z tego konkretnego tygodnia. Akurat ta drużyna otrzymała trzy tematy i wybrała temat związany z generałem Sikorskim. Wiktoria, a jak to było w twoim przypadku? Jeżeli mogę poprosić o mikrofon, będziecie musieli się dzielić. Co wasza drużyna pokazywała? My także otrzymali trzy tematy i wybraliśmy temat pierwsze nagranie Mazurka Dąbrowskiego. O, a kiedy to było? Ja nawet nie wiem, kiedy było pierwsze nagranie Mazurka Dąbrowskiego. Pierwsze nagranie Mazurka Dąbrowskiego odbyło się 1797 roku. No proszę, to ja już nawet zapomniałem z historii, kiedy dokładnie powstał Mazurek Dąbrowskiego. Powiedziałbym Legiony Polskie we Włoszech, ale dokładnej daty rocznej bym nie powiedział. Czyli znowu widzimy bardzo ważny element. Młodzi przybliżają także nam tę historię, prawda? No myślę, że na pewno. Natomiast obudzenie w młodych ludziach chęci poznania historii to jest kolejny krok ku prawdzie. Jak ktoś raz taką prawdę pozna, to myślę, że tą drogą będzie dalej kroczył w swoim dorosłym życiu. No tak, zetknięcie się z historią, zetknięcie się z prawdą to jest coś, co na pewno kształtuje po prostu charakter, ale także świadomość, dojrzałość, wiedzę historyczną. Czym dla was był udział w tym konkursie? Ja i moja grupa zdecydowaliśmy spróbować coś nowego. I naprawdę było bardzo ciekawe. Było więcej ciekawej informacji, którą trzeba było skrócić się i podać tym ludziom, którzy
będą oglądać nasze prace i że naprawdę było to bardzo ciekawe. No, zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt, bo może niektórym z naszych widzów umknęło to, że te filmy miały mieć naprawdę po 30 sekund. To jest krótki czas i naprawdę czasem łatwiej jest zrobić coś długiego niż coś krótkiego. No, przy krótkiej formie trzeba długo się zastanowić i wybrać takie środki przekazu i wybrać naprawdę to, co najważniejsze. Jak było w waszym przypadku, chłopaki? W moim przypadku było tak, że postanowiliśmy wybrać jeden z trzech tematów. Pierwsze to był rozbiór polski, drugie to była Bitwa Krzyżacka, no i trzecie było to przemówienie o Stefanie Starzyńskim. No ja zdecydowałem, że jest taki najbardziej interesujący oraz ten temat, na którym najmniej jest mówiono, to jest temat o Stefanie Starzyńskim, o prezydencie miasta Warszawa w latach 49, 41 i tak dalej. No i zdecydowałem, że będzie to nasz temat, naszej grupy i nagrywaliśmy taki film 30-sekundowy, no i bardzo łatwo nam to poszło i już za kilka tygodni mieliśmy taki prawdziwy, normalny filmik, no i organizatorzy byli bardzo do nas chętni, grzeczni, pomagali nam, no i udało się nam przyjechać do Warszawy, bo jesteśmy z Grodna, z Białorusi i jesteśmy bardzo im wdzięczni. No to my jesteśmy wdzięczni, że chcieliście przyjechać, że chcieliście się zaangażować w cały ten projekt. Sam pobyt tutaj wśród nas, czym dla was jest? Jakie ma znaczenie? Dla nas ten pobyt jest bardzo fajny. Mieliśmy fajne przygody. Zaprzyjaźniliśmy się z fajnymi ludźmi po prostu. Nie tylko ci, którzy są moich lat, lecz także dorosłymi, którzy są naprawdę zawsze pomocni i mają czasem bardzo fajne idee. Mhm. Czyli to poznanie rówieśników, to w gruncie rzeczy poznanie rówieśników, poznanie Polski, przybliżenie naszej kultury, to także jeden z celów tego konkursu. No, oczywiście. Młodzież tworzy filmy związane z historią Polski, więc siłą rzeczy poznaje tę historię związaną z własnym tematem, ale muszę wspomnieć tutaj o formule głosowania, bo jest to 100% demokracji i organizatorzy nie mają żadnego wpływu na wyniki głosowania. Formuła jest zbliżona do Eurowizji, a więc uczestnicy konkursu głosują sami na swoich kolegów, nie wolno głosować na siebie. A więc aby oddać głos i wybrać najlepszą pracę, oni wszyscy muszą obejrzeć wszystkie prace, więc całe to grono młodzieży musiało dokładnie zapoznać się z 82 filmami związanymi z innymi wydarzeniami historycznymi. No, a poza tym przyjechali do Polski, więc mogą też skonfrontować miejsca, w których mieszkają na co dzień, z tym, jak wygląda ojczyzna. No, czyli to jest rzeczywiście potężna siła oddziaływania edukacyjnego na bardzo różnych polach, ale to jest faktycznie wielki walor tego konkursu, że to młodzi ludzie oceniają siebie nawzajem, poznają te wszystkie filmiki. Który z nich najbardziej utkwił ci w pamięci? Który się najbardziej podobał? Właśnie poza swoim oczywiście. No cóż, uważam, że naprawdę wszystkie filmy były na wysokim poziomie, ponieważ każdy z nich miał swój własny temat i uważam, że każda grupa miała okazję zagłębienia się do swojego tematu, więc przedstawiła go w najlepszy sposób, tak jak potrafiła to zrobić i uważam, że naprawdę wszystkie filmy były naprawdę na wysokim poziomie. Panie Mirosławie, oczywiście konkurs jest już rozstrzygnięty, więc nie będzie pan posądzony o najmniejszą stronniczość. Z tych wszystkich filmów, który panu zapadł szczególnie w pamięć? Proszę pana, myślę, że praca numer 46, wykonana przez młodzież z Liceum PUL w Łominie, ale to jest mój subiektywny wybór. A co to była za praca? To była praca filmowa, gdzie młodzież wcieliła się aktorsko w rolę faszystów oraz mieszkańców getta warszawskiego. I sceny nakręcone w tej pracy były bardzo realistyczne. A temat bardzo trudny. Ale wszystkie prace, zwłaszcza te z czołówki, z pierwszej dziesiątki, są na bardzo wysokim poziomie. I muszę tutaj stwierdzić, że z roku na rok poziom prac jest coraz wyższy. Zapraszam wszystkich telewidzów na stronę internetową konkursu. Jeśli w Google wpiszemy konkurs historyczny, powinniśmy być już na pierwszym miejscu. To osiągnięcie. Gdzie w zakładce
konkurs Mazowsze i w kolejnej zakładce prace konkursowe możemy na bieżąco zapoznać się z wszystkimi 82 pracami konkursowymi. Odnośnie wyników głosowania, te wyniki będą umieszczone lada dzień w takiej kolejności, w jakiej prace otrzymały punkty. I będzie można się z tymi filmikami na spokojnie zapoznać po kolei, jeden po drugim. No już teraz możemy się zapoznać, w każdej chwili. To polecamy naszym widzom, ale ja bym powiedział, właściwie już zbliżając się do finału naszej rozmowy, jeszcze jedno. Moja córka teraz przygotowuje się do swojego jednego z pierwszych sprawdzianów z historii. No i tak trochę narzeka. To jest czwarta klasa podstawówki w Polsce. Tak trochę narzeka, no bo trzeba się dużo nauczyć, sporo dat. A jak patrzę na was, patrzę na wasze zaangażowanie. Mogliśmy zobaczyć wasze przykładowe prace już w materiale filmowym w magazynie Polonia 24. No to po prostu serce rośnie. Widać pasję, widać zaangażowanie. Proszę, gdybyś miał powiedzieć wszystkim, którzy mają teraz siąść do nauki historii Polski i myślą sobie, o mój Boże, znowu nauka. Jak byś przekonał ich do tego, że naprawdę warto? Myślę, że historia Polski jest naprawdę ciekawa i kiedy my robiliśmy animację, interesowaliśmy jak zastanowiła historia Polski i my wybraliśmy temat bitwa pod Grunwaldem. Kiedy czytaliśmy informacje o niej, to było bardzo ciekawe i myślę, że historia nie tylko Polski ciekawa, no i wszystkiego świata. No, historia Polski jest naprawdę fascynująca, a twoja rada? Dla tych wszystkich, którzy teraz kręcą nosem i myślą, o nie, muszę się uczyć. Muszę się uczyć, inaczej nijak. Inaczej nijak. To jest dopiero dobra rzecz, po prostu. Trzeba się uśmiechnąć, znaleźć odpowiednią formę, znaleźć coś interesującego. Wielkie dzięki nie tylko za wizytę w studiu, bo to dla nas prawdziwa radość i zaszczyt, o czym mówiłem na samym początku. Mieć tylu wspaniałych młodych gości to naprawdę coś fascynującego i bardzo sympatycznego dla całej naszej ekipy, ale także dziękujemy i za ten konkurs, i za tak powszechny udział w tym konkursie. No i liczymy na więcej jeszcze w przyszłym roku. Mamy taką nadzieję. Plany są, aby konkurs się rozrastał. W chwili obecnej poza Mazowszem organizujemy równolegle konkursy w Małopolsce oraz w Wielkopolsce, gdzie też blisko 100 szkół w każdym z tych województw bierze udział w konkursie. Więc liczę na obecność telewizji Polonia na gali finałowej w Krakowie 12 marca oraz w Poznaniu w połowie kwietnia. W takim razie do zobaczenia już całkiem za niedługo na